Planeta Saturn, którą widzimy na ekranie, jest chyba najbardziej urodziwą spośród planet Układu Słonecznego. Zawdzięcza to niewątpliwie tej niezwykłej strukturze materii, pierścieniu, jak mówimy, wokół tej planety. Czym jest ten pierścień? Dziś już sporo wiemy i właśnie to będzie przedmiotem, między innymi to będzie przedmiotem naszego wykładu. Natomiast o jego istnieniu dowiedziano się dopiero w XVII wieku. To bardzo zabawne, że dopiero właśnie wtedy, gdy udało się spojrzeć na planety poprzez instrument, który przybliżał, powiększał obraz planety przez lunetę wynalezioną przez Galileusza na początku właśnie XVII wieku, no wtedy dopiero odkryto tę przedziwną strukturę materii wokół planety Saturn, wokół jedynej planety, gdzie coś takiego zaobserwowano. Wtedy, dzisiaj już wiadomo, że inne planety też mają podobne struktury, ale nie tak okazałe. Otóż prawidłową interpretację, czym jest ta przedziwna struktura materii wokół planety Saturn, zawdzięczamy dopiero Cassiniemu, Huygensowi, tym uczonym, którzy no, w drugiej połowie, czy w końcu XVII wieku prawidłowo zinterpretowali to jako właśnie strukturę pierścieniową. Odkrywca tej struktury, Galileusz, nie wiedział, czym jest to. Podejrzewał, że to są po prostu trzy planety. Dwie, jedna duża i dwie obok malutkie, które właśnie przez jego teleskop wyglądały jako takie małe, jakieś jasne obiekty w pobliżu tej planety. Dzisiaj planeta Saturn jest przedmiotem bardzo wielu badań, bardzo wielu analiz różnych misji kosmicznych, które próbują rozwikłać wielką zagadkę tej planety. Tych zagadek oczywiście jest bardzo wiele. W szczególności ostatnio jesteśmy świadkami bardzo ciekawych eksperymentów, bardzo ciekawej misji kosmicznej, która bada tę planetę. Dziś o niej trochę powiemy, o misji Cassini-Huygens, która no właśnie dla przedmiot swoich badań ma nie tylko samą planetę, nie tylko tę przedziwną strukturę materii pierścień Saturn, ale również liczne księżyce. Dziś wiemy, że Saturn posiada już chyba 33 odkryte księżyce, które krążą wokół tej planety. No i jeszcze struktura, którą nazywamy magnetosferą. Niewidoczna struktura. Saturn ma silne pole magnetyczne, wobec tego otoczony jest magnetosferą. No i magnetosfera oraz współdziałanie wiatru słonecznego właśnie z tym polem magnetycznym Saturna, z magnetosferą tej planety, jest przedmiotem szczególnego zainteresowania. O misji za chwilę, natomiast przypomnijmy jeszcze kilka szczegółów dotyczących samej planety. Otóż jest to druga pod względem wielkości planeta Układu Słonecznego, po Jowiszu, największej planecie. Jest wielką planetą, olbrzymem, jak czasem mówimy, czy gigantem planetarnym. Zbudowana jest przede wszystkim z wodoru, w mniejszych ilościach z helu. Jest taką, czasem się mówi, kulą gazową. Tym, co jest bardzo intrygujące też i ciekawe, jest mała średnia gęstość tej materii, z której składa się planeta. Ta średnia gęstość Saturna jest mniejsza od średniej gęstości wody, co jest też właściwie ciekawostką. Czasem nawet się mówi, że gdyby Saturn chlupnął do jakiegoś wielkiego oceanu, to mógłby pływać po wodzie. No oczywiście to jest jakaś tylko taka fikcja myślowa. Natomiast rozmiary tej planety są, jak już mówiliśmy, wielkie. Ta planeta, jeśli chodzi o swoją masę, jest bodaj prawie 100 razy, 95 razy większa, masywniejsza od naszej Ziemi. No, trochę rozmiarami ustępuje największej planecie Saturnowi, największej planecie Jowiszowi, przepraszam. No, niemniej jednak jest to ogrom planetarny. Jest odległa od Słońca o prawie 10 jednostek astronomicznych, to znaczy 10 razy dalej krąży wokół Słońca niż nasza Ziemia. Prawie 10 razy dalej krąży niż nasza Ziemia. O samej planecie no dużo można by mówić. Ja może pokażę na następnej folii. Pokazuję tę planetę w promieniowaniu podczerwonym. Zdjęcie to zostało zrobione za pomocą teleskopu kosmicznego Hubble'a, tego najdoskonalszego, można powiedzieć dziś, instrumentu astronomicznego, którym nauka dysponuje. I tutaj widać bardzo
interesujące szczegóły powierzchniowe. Podobnie jak największa planeta Jowisz, na Saturnie można widać takie struktury pasmowe, równoleżnikowe. No, bierze się to pewnie stąd. Oczywiście barwy na tym zdjęciu są sztuczne, natomiast dla uwypuklenia szczegółów. Natomiast na powierzchni właśnie w tych strukturach pasmowych możemy dopatrywać się różnych składów chemicznych warstw powierzchniowych planety, stąd może są różne barwy oraz jest to efektem szybkiego obrotu. Planeta dość szybko rotuje wokół własnej osi. Co to znaczy dość szybko? Szybciej nawet niż nasza Ziemia. Okres obrotu planety wokół własnej osi jest rzędu 10 godzin, a więc dużo krótszy niż naszej Ziemi. Ten wielki olbrzym, wielka planeta rotuje tak szybko. Być może te struktury pasmowe, które wyraźnie są widoczne na powierzchni, równoleżnikowe struktury pasmowe, no są również efektem właśnie tego szybkiego obrotu. Warto popatrzeć na jeszcze jedno zdjęcie tej planety, właściwie kilka zdjęć, które pokazują różne położenie pierścienia względem obserwatora. Wynika to stąd, że pierścień, ta przedziwna struktura materii, znajduje się w płaszczyźnie równika planety. Natomiast my, obserwator, jesteśmy w płaszczyźnie pod innym kątem położony w stosunku do płaszczyzny tego równika, czyli pierścienia planetarnego. I wobec tego, w zależności od tego, kiedy obserwujemy Saturna, no, widzimy pierścień pod płaszczyznę pierścienia pod innym kątem. Te zdjęcia zostały wykonane na przestrzeni kilku lat. Stąd też widzimy pierścień, no tutaj w całej, można powiedzieć, okazałości, a tutaj jako dosyć płaską już strukturę. No i może być sytuacja taka, że w ogóle płaszczyzna, w której znajduje się obserwator, pokryje się z płaszczyzną równika pierścienia Saturna i wtedy w ogóle pierścienia nie zobaczymy. Okazuje się, że to jest bardzo płaska struktura, cienki jest ten pierścień. Dzisiejsze badania wskazują, że grubość tego pierścienia jest no zaledwie dziesiątki, może setki metrów. Przy ogromnych rozmiarach pierścienia, powiedzieliśmy jak wielka jest planeta, jej promień to jest około 60 tysięcy kilometrów, no więc ta struktura też jest ogromna, ale jest niezwykle spłaszczona. To jest materia rozłożona w jednej niemal płaszczyźnie. No i pod różnym kątem patrząc na nią możemy dostrzec różne no, też struktury tego pierścienia. Tym, co już Cassini zauważył, to jest ten ciemny tutaj pas, który jest po prostu, jak właśnie słusznie zinterpretował Cassini, pewną szczeliną pomiędzy masywniejszymi pierścieniami, tym wewnętrznym jaśniejszym i zewnętrznym słabszym pod względem jasności. Ta przerwa, jak dzisiaj mówimy, nazywa się nawet przerwą Cassiniego, tą luką w pierścieniu, właśnie od nazwiska tego uczonego, który pierwszy prawidłowo zinterpretował to, co widział na obrazie Saturna. Saturn jest, jak powiedzieliśmy, dzisiaj przedmiotem misji kosmicznej Cassini. I o tej misji warto chyba kilka słów powiedzieć. Tu tylko taki schematycznie pokazany obraz czterech zasadniczych celów misji Cassini, tej sondy kosmicznej, która w tej chwili jest już doleciała do Saturna, krąży wokół Saturna. A więc przede wszystkim sama planeta z jej właśnie pierścieniem. Następnie drugim bardzo istotnym elementem badawczym misji Cassini jest największy księżyc Tytan, największy księżyc Saturna. To jest duży obiekt. Księżyc Tytan jest większy od naszego księżyca, jest drugim pod względem wielkości księżycem w ogóle w Układzie Słonecznym po największym Ganimedesie, który krąży wokół największej zresztą planety Jowisza. Jest większy od naszego księżyca, jego średnica Tytana to jest chyba bodaj ponad 5 tysięcy kilometrów, więc jest to duży obiekt. I tym, co szczególnie intryguje badaczy i jest przedmiotem szczególnego zainteresowania, jest atmosfera. To jest chyba jedyny z księżyców w ogóle w Układzie Słonecznym, który posiada atmosferę. Co więcej, ta atmosfera jest podobna do naszej ziemskiej atmosfery. Składa się głównie z azotu. Jest to niezwykle frapującym wobec tego zagadnieniem badawczym i dlatego misja Cassini jako przedmiot swoich badań no właśnie ma ten księżyc Tytana z jego atmosferą. Następnym celem misji Cassini są księżyce, pozostałe księżyce, które tutaj
kilka tylko z nich zostało zobrazowanych. To są zdjęcia w skali wielkości tych księżyców. Zdjęcia wykonane przez wcześniejsze sondy, sondy Voyager, które przeleciały koło Saturna i wykonały te zdjęcia. To są prawdopodobnie lodowe księżyce. Tym, co dzisiaj wiadomo o nich, no to właśnie to, że ich powierzchnie pokryte są pewnie w dużej części lodem i to często lodem wodnym. No i wreszcie czwartym głównym celem misji Cassini jest magnetosfera, o której powiedzieliśmy, a więc ta przedziwna struktura wokół tej planety, którą no, rzeźbi, można powiedzieć, w przestrzeni pole magnetyczne Saturna i współoddziaływanie z polem magnetycznym strumienia cząstek naładowanych tego wiatru słonecznego, który wieje ze Słońca poprzez przestrzeń międzyplanetarną i jakoś tak otacza Saturna. To, co widać na tym rysunku, to jest obraz oczywiście magnetosfery niewidoczny na żadnych zdjęciach. To jest po prostu na podstawie różnych teoretycznych rozważań pewna struktura taka modelowa tutaj wyrysowana. Otóż to są główne, zasadnicze cztery cele misji Cassini. Sonda Cassini została wystrzelona z Ziemi w roku 1997, a więc już stosunkowo dawno. No tutaj tak symbolicznie jest pokazany rysunek tej sondy opuszczającej naszą Ziemię, piękne zdjęcie Ziemi z kosmosu, no i właśnie widok samej sondy, a więc naszpikowana najrozmaitszą aparaturą. Tym, co szczególnie może jakoś rzuca się w oczy, to jest oczywiście ta antena, taka czasza anteny. Średnica tej czaszy to jest prawie 5 metrów, także to jednocześnie charakteryzuje rozmiary, wielkość tej sondy, no, różne anteny i tutaj jakaś taka tarcza. Otóż to jest pod tą tarczą, taką kolistą, okrągłą strukturą o średnicy około 4 metrów, znajduje się próbnik Huygens, który po przylocie do Saturna będzie odłączony od sondy Cassini i ma wylądować na Tytanie. W każdym razie ta tarcza okrągła jest taką termiczną ochroną, osłoną samego próbnika, który musi przedrzeć się przez atmosferę Tytana, żeby wylądować na tym księżycu, no i musi być wobec tego chroniony właśnie taką odporną na wysokie temperatury tarczą. Ona właśnie tutaj jest widoczna. Sam lot sondy Cassini do Saturna był bardzo długi. Pokazuje tutaj tor, po którym ta sonda poruszała się w przestrzeni międzyplanetarnej, ażeby dotrzeć do Saturna. Tak schematycznie jest to na tym rysunku pokazane. Przerywanymi liniami, tu jest oczywiście centralne Słońce, centrum naszego Układu Słonecznego. Przerywanymi liniami kołowe orbity planet są oznaczone. Ta zewnętrzna to jest planeta Ziemia. Wewnętrzna, tutaj widoczna, to jest planeta Wenus. No dalej widzimy fragment już tylko orbity Jowisza, największej planety Układu Słonecznego i jeszcze dalej fragment orbity Saturna. Sonda została wystrzelona z Ziemi, gdy Ziemia znajdowała się w tym miejscu i to nastąpiło 15 października 1997 roku. Sonda została wystrzelona z Ziemi i poleciała najpierw, to taka paradoks, bliżej Słońca, zbliżyła się do planety Wenus, poleciała po takiej no prawie kołowej, troszkę eliptycznej orbicie wokół Słońca, ale tak, by spotkać się z Wenus. I to pierwsze spotkanie z Wenus nastąpiło w roku 1998 roku. To było pierwsze spotkanie z Wenus. I potem po roku znowu drugie spotkanie z Wenus, rok później w czerwcu 1999 roku. Wreszcie nastąpiło znowu spotkanie z Ziemią, z wielką planetą. Sonda przeleciała koło Ziemi, co nastąpiło w sierpniu 1999 roku. I dopiero po tym przelocie koło Ziemi poleciała już daleko od Słońca, spotkała się z Jowiszem, przeleciała koło Jowisza w grudniu 2000 roku, no i wreszcie doleciała do Saturna 1 lipca 2004 roku. Rzeczą ciekawą, intrygującą jest, dlaczego taki dziwny tor i dlaczego ta sonda no właśnie zbliżała się do wielkich planet, dwukrotnie do Wenus, raz jeszcze do Ziemi, do Jowisza, by wreszcie dolecieć do Saturna. Otóż to było bardzo precyzyjnie zaplanowany taki właśnie tor sondy, dlatego że te przeloty, te zbliżenia do wielkich planet
no jak gdyby dostarczały dodatkowej energii sondzie, także przyspieszały jej ruch, no i ukierunkowywały, zmieniały nieco prędkość tej sondy. To jest dzisiaj dość powszechnie stosowane w podróżach międzyplanetarnych, tak możemy powiedzieć, stosowana metoda sterowania ruchem sond kosmicznych, zbliżenia do wielkich planet. To zbliżenie, takie zbliżenie do wielkiej planety umożliwia powiększenie lub zmniejszenie prędkości i zmianę kierunku ruchu sondy. Po prostu oddziaływanie grawitacyjne wielkiej planety spowoduje to, że sonda no, może właśnie uzyskać trochę więcej energii, przyspieszyć swój ruch, też zmienić swój ruch tak, ażeby osiągnąć zamierzony cel. I właśnie te zbliżenia dwukrotne do Wenus, jedno do Ziemi i jedno do Jowisza, doprowadziły do tego, że sonda no, doleciała w połowie 2004 roku do Saturna. Może warto zwrócić uwagę, że oczywiście można było osiągnąć ten sam efekt, dolecieć do Saturna, przyspieszając ruch sondy za pomocą silnika. Sonda oczywiście jest wyposażona w nie jeden silnik, dwa takie duże silniki, szereg mniejszych. Można to było zrobić, ale to wymagało paliwa. I okazuje się, że tego paliwa, gdyby pominąć te zbliżenia do wielkich planet, trzeba by zabrać 75 ton paliwa, co oczywiście jest niewykonalne, bo tak wielkiej masy z Ziemi żadna rakieta nie byłaby w stanie wynieść w przestrzeń kosmiczną. Także to było w pewnym sensie konieczne, jakieś takie zamiana tych technicznych metod sterowania ruchem sondy na wykorzystanie naturalnych oddziaływań grawitacyjnych w wyniku zbliżenia sondy do wielkiej planety. No i dzięki właśnie tym zbliżeniom sonda 1 lipca 2004 roku znalazła się w pobliżu Saturna. Oczywiście te wszystkie przeloty i cały ten długi, kilkuletni lot poprzez przestrzeń międzyplanetarną do Saturna sonda wykorzystywała do różnych badań, do różnych prac dotyczących obserwacji, pomiarów, dotyczących zarówno wielkich planet, jak i przestrzeni międzyplanetarnej. Może ja tu pominę już informacje dotyczące najbliższej nam planety Wenus, też przelatując koło Ziemi. Nie będę wspominał, co tam sonda robiła. Może tylko zwrócę uwagę, że ten bliski przelot koło Ziemi w odległości ponad 1000 km od powierzchni był wykorzystany dla sprawdzenia, dla kalibracji przyrządów naukowych, które sonda jest wyposażona. Otóż szczególnie interesujące natomiast było zbliżenie sondy do Jowisza. To, które miało miejsce no właśnie tak na przełomie tysiącleci. To było nawet nazwane programem, przelotem tysiąclecia. Otóż dlaczego to było takie ciekawe? No, Jowisz jest bardzo intrygującą, ciekawą planetą, ale było to ciekawe jeszcze przede wszystkim z tego względu, że w tym samym czasie, gdy Cassini przelatywał koło Jowisza, wokół Jowisza krążyła inna sonda kosmiczna, sonda Galileo, która już od kilku lat wokół Jowisza prowadziła badania samej planety, prowadziła badania księżyców jowiszowych, w szczególności tych tak zwanych galileuszowych księżyców, które są niezwykle ciekawymi, frapującymi obiektami astronomicznymi. Sonda Galileo dostarczyła ogromnie dużo wspaniałych, niezwykle ciekawych informacji dotyczących właśnie tych księżyców, które okazały się no, jakimiś zupełnie innymi światami niż te, które my znamy, no, chociażby z naszego księżyca, czy gdzieś tu w pobliżu Ziemi. Ale to nie jest przedmiotem dzisiejszego wykładu. Natomiast było niezwykle rzeczą ważną z naukowego punktu widzenia prowadzenie jednoczesnych pomiarów czy obserwacji różnych parametrów fizycznych Jowisza przez dwie sondy znajdujące się zupełnie w innych miejscach. Szczególnie było rzeczą ciekawą to, że magnetosfera Jowisza. Jowisz też ma silne pole magnetyczne, ogromną magnetosferę i wobec tego zbadanie tej magnetosfery okazało się możliwe z dwóch, że tak powiem, odmiennych punktów widzenia. Sonda Galileo krążyła wewnątrz magnetosfery Jowisza, natomiast sonda Cassini na zewnątrz magnetosfery. I wobec tego te same zjawiska w tym samym momencie można było obserwować za pomocą dwóch sond. Jednej wewnątrz magnetosfery, drugiej na zewnątrz magnetosfery. Dostarczyło to bardzo wielu ciekawych informacji i umożliwiło no, poznanie bardzo ciekawych szczegółów dotyczących właśnie tej ogromnej struktury, jaką jest magnetosfera Jowisza. Wiele innych jeszcze obserwacji sonda Cassini wykonała. Może warto wspomnieć, że przelatując w niewielkiej, no, na skalę kosmiczną, oczywiście odległości od satelity Jowisza, Io odkryła nowe wulkany na tym satelicie. Warto pamiętać, że satelita Jowisza o nazwie Io jest
tym obiektem we wszechświecie, na którym ciągle wybuchają wulkany. To jest niezwykle aktywny wulkanicznie glob, ten satelita Jowisza. Sonda Cassini odkryła jeszcze jakieś dodatkowe, nieznane dotychczas miejsca, gdzie te erupcje wulkaniczne następują. No i wreszcie sonda poleciała, ten lot jeszcze prawie czteroletni, do Saturna, już bez żadnych zbliżeń do wielkich planet, był też wykorzystywany naukowo. Tu może warto wspomnieć, nie wchodząc już w szczegóły, że w tym czasie sonda kosmiczna, czy za pomocą sondy kosmicznej, wykonywano różne pomiary, które umożliwiły no, w pewnym sensie weryfikację ogólnej teorii względności Einsteina. No, dzisiaj możemy mówić, cóż tu jeszcze weryfikować, to jest już właściwie bardzo ugruntowana teoria naukowa. No, niemniej jednak ciągle szukamy jakichś eksperymentalnych potwierdzeń słuszności tej teorii. No właśnie lot sondy Cassini umożliwił uzyskanie takich wyników, takich badań, które rzeczywiście ugruntowują tę właśnie wielką teorię fizyczną, jaką jest ogólna teoria względności Einsteina, teoria grawitacji, innymi słowy. No i wreszcie ten lot sondy do Saturna zakończył się. Sonda osiągnęła Saturna. Cóż to znaczy zakończył się? Otóż tutaj właśnie dolatując do Saturna, sonda musiała wykonać manewr wprowadzający ją na orbitę wokół Saturna. Sonda miała stać się sztucznym satelitą Saturna. To wymagało wspomagania silnikiem, a więc włączono silnik hamujący, żeby wyhamować na tyle prędkość sondy, żeby oddziaływać grawitacyjne wielkiej planety, jaką jest Saturn, no przechwyciło jak gdyby tę sondę na orbitę, która będzie czyniła z niej sztucznego satelitę tej planety. Szczęśliwie ten manewr został wykonany 1 lipca 2004 roku, no i szczęśliwie wszystko się udało. Sonda rzeczywiście zaczęła krążyć wokół Saturna, no i zaczęły się długie okresy badań Saturna, pierścienia Saturna, księżyców Saturna, magnetosfery Saturna, całego otoczenia tej intrygującej planety. To wszystko zaczęło się 1 lipca 2004 roku. I teraz troszkę powiemy sobie o różnych ciekawych pracach, ciekawych wynikach, które właśnie te badania umożliwiły. No, w szczególności najbardziej może intrygującą rzeczą to są te wspaniałe pierścienie Saturna. Tutaj jedno ze zdjęć, które pokazuje w szczegółach ten pierścień. Na tych pierwszych zdjęciach, które pokazywałem, ten pierścień robi wrażenie jakiejś takiej pełnej struktury, bez żadnych szczegółów widocznych. Natomiast bliżej, gdy się temu przyjrzeć, gdy sonda wykonała zdjęcia no, z już znacznie mniejszej odległości niż z Ziemi mogliśmy wykonywać, to dostrzeżono te przedziwne struktury, które cały ten pierścień zawiera. Okazuje się, że jest to zbiorowisko jak gdyby takich małych pierścionków, małych, ale bardzo regularnie wyglądających właśnie jakichś pierścieni, które otaczają planetę. Same mrowie tych pierścieni jest tutaj widoczne, z różnymi, no inne mają jasności, co by wskazywało na to, że może mają inną budowę, inny skład chemiczny. No i te szczegółowe zdjęcia, których ogromnie dużo sonda Cassini, już dolatując do Saturna i krążąc wokół Saturna dostarczyła, pozwalają na bardzo precyzyjną, szczegółową analizę, cóż to takiego jest. No dziś wiemy, że jest to zbiorowisko małych jakichś bryłek materii. Małych, to znaczy no, od rozmiarów, nie wiem, wielkości ziarna piasku po jakieś metrowe czy centymetrowe, no najwyżej chyba kilkudziesięciometrowe bryły materii. Co więcej, materii przeważnie chyba lodowej. Okazuje się, że te bryłki to są po prostu bryłami lodu i to chyba przede wszystkim lodu wodnego. No pewnie z różnymi domieszkami jakichś innych pierwiastków, ale dominuje tam lód wodny. I takie zbiorowisko tych bryłek czy brył materii krąży wokół Saturna po takich bardzo jakichś regularnych torach, otaczając całą planetę. No, szczegółowe badania dopiero właśnie będą możliwe dzięki tego typu zdjęciom, których bardzo dużo sonda dostarcza. I jakaś szczegółowa analiza tych pierścieni jest już robiona. Tym, co może szczególnie budzi zainteresowanie, budzi no, zdumienie, można powiedzieć, naukowców, to jest właśnie ta regularność tej struktury. Cała teoria jakaś dynamiczna, która tłumaczyłaby, dlaczego to jest takie regularne. Co więcej, takie
stabilne, jest chyba niezwykle ciekawa i rzeczywiście bardzo wiele różnych teoretycznych prac jest w tej chwili prowadzonych, ażeby no, zrozumieć, aby dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje, jakie mechanizmy, jakie siły fizyczne tutaj działają, które właśnie prowadzą do zaistnienia czegoś tak niezwykłego w przyrodzie. A więc pierścień. Ja chcę pokazać jeszcze jedno zdjęcie pewnej subtelności pierścienia, która jest bardzo frapującym, intrygującym zagadnieniem naukowym. Mianowicie jeden z najbardziej odległych od Saturna fragmentów pierścienia, tak zwany pierścień F. Te różne części pierścienia nazywa się literami kolejnymi. No, i to jest pierścień F, który został odkryty zresztą już późno. Dopiero sondy kosmiczne, Voyager, odkryły istnienie tego pierścienia, ale sonda Cassini umożliwiła właśnie takie poznanie takiej bardzo subtelnej jego struktury. Otóż tym, co budzi ogromne zdziwienie, zdumienie naukowców, jest, proszę tutaj zauważyć, jest jak gdyby takie śrubowe skręcenie tego pierścienia. To nie jest jakaś taka regularna struktura, tylko jak gdyby tak nakręcona, skręcająca się, jak czasem warkocz dziewczyny, prawda, jest tak zapleciony. Coś takiego tutaj właśnie widzimy w strukturze tego pierścienia. Zdumiewająca struktura. Dlaczego? Co spowodowało, że ten pierścień właśnie w ten sposób wygląda? Otóż no, różne oczywiście tworzy się koncepcje, hipotezy, teorie próbujące wyjaśnić, jak doszło do uformowania się właśnie takiej struktury. No i okazuje się, że ogromny wpływ na powstanie takiej struktury, na istnienie jej, bo to jest dosyć, wydaje się, stabilna struktura w przestrzeni, mają satelity Saturna, które krążą wokół Saturna jak w niewielkich odległościach od tego właśnie pierścienia. Na tym zdjęciu one nie są widoczne, no niemniej jednak z innych zdjęć wiemy, że bardzo blisko wewnętrznej krawędzi tego pierścienia, jak i zewnętrznej krawędzi, krążą dwa niezbyt duże, o rozmiarach około 100 km, troszkę ponad 100 km, księżyce Saturna, które tak ładnie nazwano po ich odkryciu przez sondę Voyager, nazwano księżycami pasterskimi. One jak gdyby pasą owce swoje, które są właśnie w tym pierścieniu. I one, że tak powiem, rządzą tym, co w tym pierścieniu się dzieje. Otóż te dwa księżyce pasterskie prawdopodobnie właśnie swoim oddziaływaniem grawitacyjnym na te niewielkie bryłki materii, z których składa się ten pierścień, doprowadziły do utworzenia się w przestrzeni takiej niezwykłej struktury. Otóż te różne subtelności, jak na przykład ta, o której mówimy, są właśnie efektem, wynikiem tych wnikliwych badań za pomocą sond kosmicznych, no w szczególności teraz tej obecnej sondy Cassini, która to piękne zdjęcie tego pierścienia, F, tajemniczego pierścienia, dostarczyła nam.